Szanowni Państwo, czas na miejsce ósme. Otóż miejsce ósme zajmuje Milan Owsak, najskuteczniejszy zawodnik popularnych katechetów. W jego imieniu nagrodę odbiera pan Henryk Czarny, prezes KTH Krynica, a nagrodę wręcza pani poseł Barbara Bartuś. Zapraszam gorąco. Bardzo prosimy i gratulujemy. Miejsce ósme. Serdecznie gratulujemy. Kłaniam się, ja bardzo przepraszam, że nie ma tu Milana Owsiaka, ale katecheci teraz ciężko trenują, bo czeka ich walka o pozostanie w Ekstralidze. Ten nasz hokej dręczony jest wieloma problemami, bo z kasą ciężko, jak w sporcie to bywa niestety. Natomiast myślę, że Milan byłby bardzo szczęśliwy, gdyby mógł odebrać tę nagrodę osobiście, ale wręczę mu ją na pewno i dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję. Szanowni Państwo, najlepsza sportowa impreza roku 2010. Kolejna kategoria i kolejne wyróżnienie przyznane przez kapitułę. Nagrodę odbiera dyrektor grupy Knockout Promotion, a wręcza tą nagrodę Tomasz Wołowiec, zastępca burmistrza Krynicy Zdroju. Serdecznie zapraszamy. Witamy serdecznie, prosimy o wręczenie nagrody. Dziękujemy również bardzo gorąco i serdecznie Galerii Sandecja, która także wspierała inicjatywę Krynicy. Zapraszamy przedstawiciela Galerii Sandecja. Tylko i wyłącznie będziesz miał takich sparing partnerów, żebyś mógł, żeby z nimi walczyć. Dziękuję. Witamy Tomasza Kowala. Serdecznie gratulujemy. Takie sytuacje również się zdarzają, nawet puchar drży na widok naszego sportowca. Teraz puchar jest naprawdę bezpieczny. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głosy tutaj. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Dziękuję moim sponsorom, wszystkim, którzy mnie wspierają w tym ciężkim boju. Już za miesiąc wyjeżdżam na pojedynek Polska-Ameryka. To będzie bardzo ciężka walka, ponieważ spotkają się dwie potęgi światowe strongmana, Polacy i Amerykanie. Jak wiadomo, Polacy dominują i Amerykanie. Trzymajcie kciuki, bo złoimy Amerykanom tyłki i Polska będzie górą. No i szanowni Państwo, zapamiętajmy tę regułkę w tej kategorii walki strongmanów oczywiście. Serdecznie dziękujemy, Tomasz Kopa. Czwarte miejsce w plebiscycie. Miejsce trzecie. Łukasz Pławecki, przydomek Bum Bum, KS Halny Nowy Sącz. Gorące brawa, mistrz Polski Logi. I myślę, że to wystarcza. Bardzo, bardzo gorąco prosimy o wręczenie. Miejsce trzecie w plebiscycie. Trzecie, Łukasz Pławecki. Jeszcze raz dziękujemy. Szanowni Państwo, miejsce drugie. Wyjątkowa chwila, ponieważ miejsce drugie zajmuje członek instytucji, jeżeli chodzi o boks, także boks zawodowy. Paweł Kołodziej. Gorące
Serdecznie i gorąco gratuluję. Drugie miejsce w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca Sądecczyzny roku 2010. Dziękujemy bardzo, prosimy o kilka słów. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłem zająć tak wysokie miejsce w tym plebiscycie. Chciałem pogratulować wszystkim sportowcom wygranych wyników, a przede wszystkim panu Miłkowi, do którego mam duży sentyment, ponieważ taką ciekawostkę tutaj opowiem. Razem z Tomaszem Kowalem ładnych chyba 10 ponad lat temu zaczynaliśmy swoją przygodę z kickboxingiem i pamiętam, kiedy były nasze pierwsze kroki praktycznie, walczyliśmy na salach tutaj w Nowym Sączu i bardzo sentymentem wspominam ten czas, także panie Miłku, gratuluję tak długiego promowania kickboxingu i sportu walki. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w takim razie przed nami miejsce najważniejsze. Miejsce, na które się każdy sportowiec, który czuje się Sądeczaninem, czeka. I to miejsce wyczekał w tym roku Marcin Gawron. Szanowni Państwo, gorące brawa. Pierwsze miejsce w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca Sądeczyzny roku 2010. Serdecznie i gorąco gratulujemy. Problem, bo pan Marcin Gawron miał awarię samochodu pod Częstochową i dojeżdża teraz samochodem do nas, ale będzie troszeczkę później. Dlatego niestety tą pierwszą nagrodę wręczymy nieco później, ale żeby wszystko stało się zadość, tą nagrodę wręczymy panu prezydentowi Gwiżdżowi z racji tego, że jest to przyjaciel rodziny. Dlatego będę prosił pana marszałka o takie honorowe odebranie tej nagrody. Szanowni Państwo, oczywiście będziemy czekać z utęsknieniem na pana Marcina Gawrona. A puchar przyjmuje pan prezydent Jerzy Gwiżdż. Tutaj mamy obraz, który miał prezydent Gwiżdż, no ale pan prezydent Gwiżdż może nas tak raz dostać. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo gorąco i serdecznie gratulujemy. Teraz to klinica góra. Chodź, chodź, bo ty też jesteś w stanie. Chodź, też jesteś w stanie. Chodź, 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 tak jest, Tomek, zaciskamy pięścią, tak jest. Wspaniała impreza, jako Krynicianin w imieniu burmistrza i swoim jesteśmy niezwykle dumni z naszych sportowców, zarówno reprezentantów sportów siłowych w osobie pana Tomka Kowala, jak i naszego wybitnego boksera Pawła Kołodzieja, no i wspaniałego młodego tenisisty, który mam nadzieję w przyszłości zawojuje najlepsze korty świata. Szczególnie sympatią wypowiadam się o sportach walki, sportach siłowych, bo sam kiedyś trenowałem i kickboxing, i karate, i kyokushin, jak również uprawiałem wyciskanie sztangi leżąc, więc wiem, jak wiele wysiłku i wyrzeczeń wymaga osiągnięcie tak wspaniałej formy. Gratuluję kolegom i wiem, że godnie reprezentują nasze miasto i naprawdę w tym dniu możemy być dumni, bo de facto Krynica górą, tak można powiedzieć w języku strongmańskim. I naprawdę jesteśmy dumni, że mamy tak wspaniałych sportowców i jednocześnie bardzo sympatycznych kolegów, z których możemy być dumni. Także wspaniała impreza, życzymy im sukcesów na przyszłość i będziemy ich dopingować w dalszych etapach ich karier zawodowych. Dziękuję bardzo. Wiadomo, to czwarte miejsce jak zawsze jest poza pudłem i tak do końca nie jest się zadowolony z tego powodu, ale to już jest mój drugi plebiscyt w tym roku.
gdzie znalazłem się po raz kolejny w dziesiątce najlepszych sportowców. Bardzo się cieszę, że moja popularność wzrasta. Jestem z tego miejsca bardzo zadowolony. Znaczy, generalnie skupiam się na tym, żeby w Stanach zająć jak najlepsze miejsce z chłopakami, żebyśmy przede wszystkim wygrali z Amerykanami. A na tym, czy będę popularny, czy nie, to tak generalnie nie bazuję, ale mam nadzieję, że wzrośnie. Być może, ale no jednak to ludzie decydują, także widocznie po prostu tenisista miał więcej i więcej kibiców i gratuluję mu zajęcia tego pierwszego miejsca. Jak uczucia twoich kibiców po walce? No, super entuzjazm, który towarzyszył już przed galą, na samej gali i po walce, bezpośrednio po gali. Naprawdę napawa optymizmem i tym, że te gale chyba zapiszą się na stałe w jakimś programie klinickich imprez. I myślę, że ta gala klinicka boksu zawodowego będzie cykliczną imprezą. Największe zwalczenie, które dotknęło miejsca kibiców, twoja ręka. Czy wszystko było w porządku? Aktualnie jest troszkę zbita jeszcze, bo jestem świeżo co po walce, także jeszcze chwilkę muszę odpocząć, ona musi dojść do siebie, ale na pewno nie stało się nic tam poważnego takiego, co było wcześniej, czyli po prostu naderwanie ścięgna, czy tam jakieś rozszczepienie. Jest po prostu ręka troszkę obita, ale teraz lekarz mówił, że jest czas, żeby się zregenerowała właśnie. Nie będę uderzał tą ręką w ogóle i prawdopodobnie wszystko wróci do normy, także jestem dobrej myśli. Bardzo, bardzo emocjonalnie, zwłaszcza podchodzi do moich walk mama i siostra. Żona sobie troszkę lepiej z tym radzi już, stresem, ale no naprawdę duże przeżycie do całej mojej rodziny. Myślę, że mama mówi, że już prawdopodobnie nie pójdzie na żadną walkę na żywo, tylko będzie w domu oglądała. Jakoś sobie nie chce już tego przeżywać.